Cześć, siemanko wszystkim. Witam was wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku po nowym roku na moim kanale. W tym odcinku pokażę wam mój zestaw EDC na tegoroczną zimę. Trochę go sobie tak przekompletowałem. Przemyślałem, co mi może być potrzebne, co nie będzie potrzebne. No i wam go zaprezentuję. Mój zestaw EDC przenoszę w organizerze z Baribala. No wiadomo, polska marka, która zajmuje się krawiectwem taktycznym. Szyje produkty naprawdę bardzo wysokiej jakości. Jest to organizer EDC Mini. Wersja podstawowa, bez żadnych personalizacji. No jak dla mnie można powiedzieć, że jest optymalny. No, samego organizera nie będę opisywał. Przystąpię do zawartości. Otworzę go tutaj. Na dwustronny zamek się zamyka. No i co mam w środku? Pierwszą rzeczą, którą noszę w środku, są dwie zapalniczki. No, jedną z Bika, drugą z Cricketa. Obie bardzo fajne. Są to naprawdę dobre zapalniczki do EDC. Kolejną rzeczą jest długopis. Nie jest to jakiś kubotan taktyczny. Zwykły długopis z Bika, niebieski. Następnie posiadam multitoola SOC PowerPint. Jest to fajny mały multitool. No, niektórzy go hejtują. Nie wiem dlaczego, no, to znaczy hejtują go ci, którzy go kupują na AliExpress. Historia z tymi multitoolami kupowanymi na AliExpress jest taka, no, że wychodzą one z tej samej fabryki, ale nie przechodzą kontroli jakości, albo inaczej, są to odrzuty, które nie przeszły kontroli jakości. Ja kupiłem w regularnej cenie w polskim sklepie. No, używam go już od chyba 2 czy 3 lat i jestem z niego bardzo zadowolony. Następną rzeczą, jaką noszę, jest nożyk Opinel. To jest Opinel 8, wersja carbon. No, ja osobiście bardzo lubię ten stal węglową, gdyż ma ona bardzo fajną agresję cięcia. Rękojeść bukowa, no ja ją trochę spersonalizowałem, wyszlifowałem ją i zaolejowałem olejem lnianym. No i w takiej postaci bardzo fajnie mi się go używa. Jest to naprawdę bardzo fajny nóż. Kolejną rzeczą jest latareczka. Jest to latareczka Phoenix, jak ona się nazywała? Phoenix E20, to jest druga generacja. Całkiem niedroga, a bardzo fajna latareczka. Ma zasięg świecenia ponad 120 metrów przy pełnych bateriach. Także no naprawdę bardzo fajna, bardzo fajne, jasne, mocne światło, długi snop światła. Kolejną rzeczą są zapasowe baterie do latareczki. No, ja noszę baterie Duracell, gdyż są to no, baterie trochę lepsze niż wszystkie inne. Można powiedzieć, że zostawiają w tyle konkurencję. No i latarka na tych Duracellach świeci troszkę mocniej niż na innych bateriach. Następną rzeczą, jaką noszę, jest paczka chusteczek higienicznych, najzwyklejsze chusteczki. Tutaj posiadam jeszcze dwie pary posiadam stoperów do uszu. No, gdyż mieszkam w mieście i w mieście, gdzie no, panuje duży hałas komunikacyjny, te stopery się przydają. Takie zwykłe stopery z gąbki. Z drugiej strony noszę moje lekarstwo. To jest lekarstwo, które muszę zażywać codziennie. Także no dobrze mieć przy sobie jeden blister na czarną godzinę. To jest rzecz bardzo ważna. Kolejną rzeczą są 4 tabletki przeciwbólowe. No to jest akurat ibuprofen. No wiadomo, że czasami główka może rozboleć. I jeszcze noszę 2 takie małe plasterki na skaleczenia. Czyli jest to cały mój
cały zestaw, którego tak naprawdę potrzebuję. W zeszłym roku nosiłem taki bardziej rozbudowany zestaw EDC, no ale powiedzmy sobie, że no, można nosić bardzo rozbudowane zestawy EDC. Niektórzy są zwolennikami noszenia bardzo rozbudowanych zestawów EDC. Znaczy, prawda jest taka, że większość rzeczy no tak naprawdę się nie przydaje na co dzień przy takich rozbudowanych zestawach. No także ja jednak jestem zdania, że lepiej po prostu ten zestaw troszeczkę okroić do tego, co jest takie, można powiedzieć, najpotrzebniejsze. No to co? To już chyba było wszystko. Jeszcze może samym organizerze powiem. Znaczy w wersji podstawowej jest on bardzo fajny. Gdybym musiał kupować wersję modyfikowaną, personalizowaną, to jedyną rzeczą chyba, jaką bym zmienił, byłoby dodanie jednej kieszonki zapinanej na zamek błyskawiczny. Tak poza tym wszystko jest ok. No tutaj sobie dorobiłem pętelki z paracordu i dałem sobie taką fajną narzepkę dla górskiego eksplorera. To tak, wszystkich Was wszystkich serdecznie w nowym roku 2024 serdecznie pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby los uchronił Was przed chorobą, przed nieszczęściem, no żebyście wygenerowali jakieś ciekawe przygody, jakieś ciekawe wspomnienia życiowe, no i żebyście kupowali fajny szpej EDC, który sprawi Wam wszystkim frajdę i radochę. Jeśli mogę prosić, zostawcie subskrypcję na moim kanale. Jeżeli pojawią się nowi subskrybenci, no to za jakiś czas pojawią się kolejne recenzje. Dziękuję, że dobrnęliście do końca. Pozdrawiam. Cześć.